Cześć, witajcie. Zima. Ciągle jeszcze nam panuje. Nowy rok rozpoczynam od zrobienia sobie dokładnych planów nasadzeń. Co, gdzie, po czym i dlaczego. Co posadzę na przedplon, na plon główny i na poplon. Biorę pod uwagę, co rosło na konkretnych grządkach w zeszłym roku. Jak również chyba najważniejszą rzeczą jest to, które donice w tym roku zostały zasilone obornikiem. Początek stycznia to również czas, kiedy robię przegląd nasion i planuję, jakie rośliny zamierzam uprawiać w ogrodzie. Zapraszam Was w cieplejsze miejsce, abyście mogli zobaczyć moje plany nasadzeń. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, na co zwrócić uwagę, planując mały przydomowy ogród warzywny. Uprawę warzyw możecie rozpocząć na nawet bardzo małej powierzchni. Trzeba tylko do tego podejść w odpowiedni sposób. Mały ogród przydomowy narzuca nam dyscyplinę planowania, czyli wszystko musimy mieć dokładnie obmyślone, gdzie i kiedy posadzić. Pierwszą ważną rzeczą, którą należy wykonać, jest rozplanowanie przestrzeni. W małych ogrodach zdecydowanie lepiej sprawdzi się forma uprawy w dużych donicach lub podwyższanych rabatach. Taka forma jest wygodna w uprawie i bardzo schludnie wygląda. O podwyższonych rabatach wyświetli Wam się link do góry, bądź szukajcie go w opisie filmu na dole. Wykorzystajcie formy prowadzenia roślin na podporach. Wiele gatunków roślin daje się prowadzić do góry, wykorzystując możliwie jak najmniej przestrzeni. Najlepszym przykładem uprawy wertykalnej jest uprawa ogórków. Prowadzone do góry na podporach zajmują na podwyższonej rabacie naprawdę niewiele miejsca. Mały ogród warzywny będzie na nas wymuszał różne kompromisy. Musicie dokładnie się zastanowić, jakie warzywa chcecie uprawiać, co Wam jest w większej ilości potrzebne, bądź co lubi Wasza rodzina. U mnie na przykład takim kompromisem była uprawa bobu. Uprawa bobu zajmuje bardzo dużo miejsca i jest to mimo wszystko niewystarczająca ilość dla naszej całej rodziny. Dlatego zrezygnowałam z niego i w to miejsce postanowiłam postawić drugi tunel foliowy, w którym zmieszczę kolejne sadzonki pomidorów. Kolejnym takim przykładem jest uprawa ziemniaka. No nie da się na małej powierzchni uprawiać tyle sadzonek ziemniaków, żeby pokryło to zapotrzebowanie dla czteroosobowej rodziny. Jak już wiemy, gdzie posadzimy i co chcemy uprawiać, no to zaczyna się już istny ogrodowy Tetris. Czyli musimy dokonać rozmieszczenia naszych roślin. I tutaj należałoby poznać rośliny, które chcemy uprawiać. Wtedy łatwiej będzie zaplanować trzy fazy ogrodu, czyli przedplon, plon główny i poplon. Chodzi o to, aby miejsce było jak najlepiej wykorzystane. Zasada jest taka, że na przedplon dajemy warzywa z krótkim okresem wegetacji. Przeznaczając miejsce na rabacie, musicie wiedzieć, że na przykład pietruszka czy marchewka będzie na tej rabacie bardzo długo, a na przykład groszek zbierzecie po kilku tygodniach i nie będzie już po nim śladu i zrobi się miejsce na przykład na coś nowego, innego. Przygotowani w taką wiedzę o roślinach, możemy zacząć planowanie rabat. Trzy wyznaczniki. Pierwszy i najważniejszy to jest, które donice i który tunel był w danym roku nawożony obornikiem. W moim przypadku obornikiem została nawieziona największa donica, jeden tunel i jedna mniejsza donica. Na połowie donicy posadzę kapusty i kalarepy, na drugiej połowie posadzę na plon główny ogórki. W tunelu, w którym został rozłożony obornik, posadzę ogórki szklarniowe oraz paprykę. I w mniejszej donicy wysadzę seler i por. Kolejnym kryterium jest zmianowanie. Dana grupa może rosnąć w tym samym miejscu raz na 4 lata. Generalnie chodzi o to, że choroby i różne patogeny, na które chorują rośliny w danym sezonie,
zachowują się w ziemi i sadząc daną roślinę w tym samym miejscu rok po roku, skazujemy ją niejako na choroby już od samego początku. Trzecim czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest dobre sąsiedztwo roślin. Dane grupy roślin lepiej rosną w towarzystwie konkretnych gatunków, a słabiej w towarzystwie innych. Czyli dobrze jest się zaopatrzyć w taką tabelkę, która pokazuje nam, które gatunki dobrze ze sobą współżyją. Zawsze sadzę seler razem z porem, marchewkę z cebulą, bazylię razem z pomidorami, koper z ogórkami. Pamiętajcie, że w przypadku małych przydomowych ogrodów bardzo ważna jest jakość gleby. Warto w tym celu nawet w małym ogródku zaopatrzyć się we własny kompostownik. Jeżeli macie jakieś sugestie bądź chcielibyście jakieś rośliny poznać bliżej, to dajcie mi o tym znać w komentarzach pod filmem, a na pewno coś dla Was przygotuję na ten temat. Zachęcam Was do odwiedzenia moich profili na Facebooku i na Instagramie. Tam możecie być ze mną troszkę bardziej na bieżąco. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia!